Jedną z najlepszych technik samokontroli jest łapanie się. I u mnie ta geneza wyglądała tak, że na samym początku, jak już zrozumiałem, że myśli się same, że mogę kontrolować emocje, to było och, ach ich, ale w pewnym momencie wracało ego i w różnych sytuacjach wystrzeliwało mi. Czyli na przykład bałem się, miałem myśli autodestrukcyjne, wkurzałem się, irytowałem, byłem agresywny dla dziewczyny, różne najróżniejsze emocje we mnie wybuchały, mijało 5-6 godzin jak emocje opadały i nagle było to Boże jak ja się zachowałem tak jakby się lampka zapalała w moim umyśle tak jakbym się złapał po prostu na tym że to co ja mówiłem to jak ja się zachowywałem całkowicie się nie kontrolowałem i bez kitu wyobraźcie sobie że rano coś odwalacie a dopiero wieczorem Boże jak ja się zachowałem rano co ja mówiłem co ja robiłem masakra i, I na samym początku tak wygląda właśnie samokontrola, że te stare nawyki przychodzą, robimy, działamy pod ich wpływem, te ego nam miota i w pewnym momencie się trzeba ocknąć, obudzić, otworzyć oczy. Dla mnie to jest, najlepszym symbolem jest żarówka, że właśnie jest takie rozświetlenie tego wszystkiego i nagle widzicie, po prostu byliście ślepi i nagle widzicie. I z czasem jak zacząłem się w tym doskonalić, bo moim celem było, żeby zapanować nad emocjami i być cały czas szczęśliwym, to po prostu łapałem się na tym coraz szybciej. I było to po trzech godzinach, po dwóch godzinach, po godzinie, po minutach. I w pewnym momencie to już, to już było fajne, jak już właśnie odwalałem i się na tym łapałem szybko. To już był taki śmieszny motyw, bo odwalało i nagle się łapię. Ale najpiękniejszym etapem było to, jak... Zaczynałem czuć, że zmienia mi się stan emocjonalny w ciele. Wtedy już była lampka. I jakby już się nie zachowywałem pod tego wpływem, nie mówiłem pod wpływem tego. Bo ten, ta czujka, ten ochroniarz, który jest, był, był we mnie, bo ja, ja się czuję teraz tak jakbym był na lotnisku, jest bramka przez którą trzeba przejść, żeby wyczuła czy mamy jakieś żelastwo, <laughs> czyli czy ego przechodzi. Ja od razu jak jakaś emocja wchodzi do mojego ciała, czy jakaś myśl, od razu się zapala lampka, że ten wewnętrzny obserwator zaczyna po prostu być super focus, czyli skupiony na maksa. I emocje w moim ciele dosyć długo yy, gdzieś tam jeszcze wprawiały się w jakiś nastrój, czy to mnie złość oblewała, czy strach, ale to już było to, że od razu był alert, ja to od razu wyczuwałem i pod wpływem tej emocji nie gadałem głupot, ego nie paplałem i tak samo nie, wykonywa, nie działałem pod tego wpływem, tylko obserwowałem to, byłem tego świadom, że to jest i starałem się zmienić ten nastrój po prostu. że wtedy już nie znałem wielu technik, ale samo to złapanie się i uświadomienie sobie, że wow, jak, jak mnie teraz te emocje oblały, czy jakie te myśli mi poszły, to to już jest mistrzostwo świata. I z biegiem czasu nie będziecie musieli się już łapać, ten obserwator będzie, będzie zawsze, jeżeli będziecie się cały czas rozwijać. On gdzieś tam z Wami już pozostanie do końca życia. Jak będziecie go pielęgnować, to on będzie bardzo czujny. Jak go olejecie i, nie wiem, na przykład te szkolenie zobaczycie tylko pięć razy wszystkie materiały, to po jakimś czasie to zapomnicie. I cały czas to pielęgnując, jesteście w stanie dojść do takiego momentu, że ten obserwator będzie cały czas. I będziecie tworzyli w ten sposób nowe reakcje zachowań w tych wszystkich różnych sytuacjach życiowych, na przykład spokojem, albo śmiechem, albo luzem. Co by to nie było, zaczniecie poprzez te swoje łapanie się i świadomą wolę, że dobra, nie chcę krzyczeć na dziecko, dobra, nie chcę być niemiły dla mojej dziewczyny, dla rodziców. Podniesie coś jak powie, ale po chwili się na tym łapiecie, że nie, wy chcecie być dobrze, wy chcecie wysyłać dobro, miłość, luz, albo się najlepiej nie odzywać i nie wysyłacie tej złej energii, to w pewnym momencie wam to wejdzie w nawyk, że ta osoba na przykład zacznie na was krzyczeć, a wy po prostu ją obserwujecie, wiecie już, że wasze ciało zaczyna reagować, albo już przestanie reagować, bo wy robicie sobie nawyk, że jak ona odwala, to jest luz. I to się tyczy wszystkich sytuacji życiowych. Jest ich bardzo dużo do odkręcenia. I dobra wiadomość jest taka, że im trudniejszy problem w waszym życiu, to on jakby... To jest jakby prawo matrioszki, czyli jak rozwalisz duży problem, to w środku tych. Wiecie, matrioszka to są te laleczki takie rosyjskie, i otwierasz ją, i tam jest kolejna laleczka. Otwierasz ją, i tam jest kolejna laleczka. Jak rozwalisz duży problem, to załatwiasz tym dużo małych. Czyli jak ja poradziłem sobie na przykład ze śmiercią mojego przyjaciela, z bankructwem, z tym, że miałem na utrzymaniu pięcioosobową rodzinę, to wtedy stałem się potężniejszy ponad miarę. Te wszystkie małe, boche problemy całkowicie jakby się wyeliminowały z mojego życia. I to jest droga jakby do tej właśnie osobistej doskonałości, nazwijmy to, czy tam do everestu samokontroli emocji poprzez cały czas łapanie się jak odwalacie, łapanie się jak myśli się z wam myślą. Będzie to coraz szybsze, coraz szybsze, coraz szybsze i większą wolę będziecie mieli, żeby na tym zapanować. Ostatecznie już jak się coś będzie wydarzało, to już będziecie mieli ten nawyk, żeby nie odwalać. I w tym momencie, jak będziecie to powtarzać, to w pewnym momencie się będzie palić, walić, ktoś będzie na was krzyczał, a wy będziecie reagowali pełnym spokojem ducha i zrozumieniem. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie.